Zespół szkolno-przedszkolny we Wtórku tworzą dwie placówki. Publiczne przedszkole i szkoła podstawowa imieniem Orła Białego. Wychowaniem przedszkolnym objęte są trzy grupy wiekowe, natomiast szkoła realizuje zadania edukacyjne w 6 oddziałach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, w placówce zorganizowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej. W ramach świetlicy dzieci korzystają z zajęć relaksacyjnych, czytelniczych, plastycznych i sportowych. W szkole prowadzona jest nauka 2 języków obcych nowożytnych, języka niemieckiego i języka angielskiego. W roku szkolnym 2013-2014 przedszkole poszerzyło ofertę zajęć dodatkowych o zajęcia rytmiczno-taneczne, które prowadzą nauczyciele placówki. Duży nacisk pedagodzy kładą na rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej. Dzieci chętnie uczestniczą w grach i zabawach sportowych prowadzonych na sali gimnastycznej. Przedszkole rozwija i propaguje ciekawe formy współpracy z rodzicami. W ramach programu Poznajemy ciekawe zawody przeprowadzono dla dzieci cykliczne warsztaty, spotkania i wycieczki, które sprawiły najmłodszym wiele radości oraz przyczyniły się do poszerzania ich wiedzy na temat wykonywanych przez rodziców zawodów. Przybliżono między innymi zawód fryzjera, cukiernika, stolarza, policjanta, weterynarza i kucharza. Przeprowadzenie programu było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców. Jego podsumowaniem jest wystawa prac plastyczno-technicznych, których autorami są rodzice i dzieci. Od 2011 roku szkoła należy do grona szkół odkrywców talentów. W ramach zajęć lekcyjnych i dodatkowych wspierany jest wszechstronny rozwój uczniów i ich zainteresowań. Szeroka gama zajęć służy rozwijaniu zdolności artystycznych, tanecznych, muzycznych, teatralnych, i plastyczne. Pod czujnym okiem nauczycieli uczniowie szkoły od 1995 roku redagują gazetkę Szkolna Fala. Prowadzona jest także kronika szkoły i przedszkola. Podczas zajęć dydaktycznych dużą wagę przykłada się do rozwijania pomysłowości i twórczego myślenia uczniów. Na lekcjach przyrody uczniowie poznają świat poprzez obserwacje i doświadczenie. Dzieci chętnie eksperymentują, wykorzystując dostępne środki i materiały. Placówka na bieżąco jest doposażana w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy. Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą sportową. Nowoczesna sala gimnastyczna umożliwia prowadzenie zajęć z różnorodnych dyscyplin sportowych.